Organizm to coś fantastycznego. Organizm? Mówisz nie orgazm, ty paraż. Nawet nie wiesz, jak to się nazywa. Bohaterami są nastolatkowie. Rozpoczyna się ta historia, kiedy bohaterowie mają 13 lat i potem toczy się przez kolejne lata. Sztuka jest bardzo ciekawa, to jest bardzo ciekawy tekst i jest interesujące połączenie, nawiązanie do historii, do wielokulturowości. Jest znakomity aktor słowacki, który specjalnie na potrzeby tej sztuki nauczył się języka polskiego. Jest to bardzo duże wyzwanie dla mnie. To próbowanie i granie spektaklu po polsku. Ale jestem bardzo szczęśliwy z tego, że cały ten zespół, który jest tutaj, z którym próbujemy, tu w Tarnowie jest taki bardzo otwarty. Teraz mamy zakaz chodzenia na basen, a niedługo zakażą nam oddychać. Dziś hańbią rasę mieszane małżeństwa, a jutro ogłoszą, że hańbieniem rasy są też mieszane miasta. Według mnie jest to dość trudne połączenie, ponieważ sama powieść Drankowa jest powieścią olbrzymią, to jest 400 stron. Oto jesteśmy w jednym małym miasteczku, w którym są Żydzi, są Węgrzy, są Słowacy, są Czesi i wszyscy zamieszkują to jedno miasto. Myślę, że nie wiem, w dzisiejszym czytaniu jakoś to udało się oddać. Zaczynając pracę w tym zawodzie, byłem uczony tego, że teatr jest miejscem do dyskusji. I jakkolwiek gorąco aby ta dyskusja nie była, zawsze dawała jakieś pozytywne rezultaty. Dzisiejsza dyskusja bardzo mnie mile zaskoczyła. Nagle nikt nie szukał żadnych negatywnych rzeczy, tylko wszyscy szukaliśmy czegoś, co nas jakby w jakikolwiek sposób łączy, w jakikolwiek sposób daje nam szansę porozumienia. Będę zawsze przy tobie. Tylko nie mów do mnie Gabor. Mam na imię Gabriel. Chłopcy. Tu nowe otwarcie, czyli wymiana między teatrami. Słyszeliśmy dzisiaj, że już są rozmowy z teatrem słowackim, żeby nasz teatr, tę sztukę, ten spektakl prezentował w wielu miastach też Słowacji. I na taką współpracę na pewno liczymy. Pracujemy na tym, żeby się na pewno pojawiła w Miejskim Teatrze w Żylinie, właśnie skąd nasz słowacki aktor pochodzi i żeby to był właśnie początek nawiązania oficjalnej współpracy Miejskiego Teatru w Tarnowie i Miejskiego Teatru w Żylinie. Ja byłem zachwycony, było to przepiękne. Ja miałem już możliwość z aktorami spotkać wcześniej. Chemia była niesamowita. Słowak mówił prawie doskonale po polsku. Przepiękne, bardzo się cieszę. Naszym celem jest prezentować, pokazać to, co mamy wspólne, pogłębiać współpracę polsko-słowacką i kulturalną współpracę. Połączy nas kultura, historia, trudne czasy, jak była II wojna światowa, jakie były lata komunizmu. To życie było naprawdę trudne, można o tym rozmawiać, bo to same było w Polsce, to było na Słowacji. Ta współpraca jest, no i naszym celem jest, aby była lepsza i lepsza.